Cześć, z tej strony Nitek. Dzisiaj pokażę wam Prison Architecta, grę w fazie alfa od Introversion Software, odpowiedzialnej za jakiś DevCon, Uplink, Darwinie. Niestety nic z poprzednich gier nie znam. Znam Prison Architecta już trochę, dlatego dzisiaj nim się zajmiemy. Od razu ostrzegam, iż ponownie, jako że spodobało mi się to, że nie muszę się potem bawić w edycję, nagrywam to, co gadam na żywo. Standardowo przepraszam za wszelkie potknięcia językowe. Dobra, zaczniemy tutaj od małego więzienia. Tutaj mamy szereg opcji. Grałem z tym pobieraniem więźniów cały czas. No jakoś wydaje mi się, że nie działa. No generalnie wybieramy opcję małego więzienia. Pokażę wam kawałek tej rozgrywki, tak żebyście mieli pojęcie, jak to się je. Jak wam się spodoba, może pokombinujemy nad czymś dłuższym. No generalnie wybraliśmy mały więzienie, więc tylko mały teren mamy pod rozbudowę. Tutaj przyjeżdżają nasi pracownicy oraz szereg sprzętu do budowy pomieszczeń. Możemy budować dosłownie to, co chcemy. Jest opcja planowania. Mało z niej korzystam, bo tak jakoś na żywca idę. Możecie sobie rozrysować tutaj siatkę, według której będziecie potem budować. Fajna rzecz, ale jakieś moje ADHD nie pozwala na jakiś szerszy planning. Zatem do widzenia. Tak jest, macie tutaj rzeczy do zrobienia, objectives. Oprócz tego, że gra ma tutorial, którego nie pokazałem, tutorial wgniata w ziemię, jest strasznie klimatyczny, jak będziecie chcieli, to wam go pokażę. Bardziej on pasuje na jakiś filmik niemy, no bo tam gadaniem można trochę to zepsuć. Natomiast no, tutorial jest niesamowity. Natomiast no, kampania w tej alfie na razie opiera się na budowaniu więzienia, według własnego widzimisię. Zatem zbudujmy takie więzienie. No, pierwszy objective to przeczytanie tego listu, bla bla bla. Możecie sobie zapauzować, ja już to znam na pamięć. Dobrze, zaczniemy od podstaw. Zbudujemy pierwszy pawilon. Trochę tutaj pograłem, trochę się pomęczyłem. Błędów popełniłem masę, dalej je popełniam. Zbudujem taki większy budynek, trochę inaczej niż gram zazwyczaj. Ale co tam, zobaczymy, jak to się potoczy. No, wydałem masę kasy na to, jak widzicie, zostało mi tylko 2000. Klikając w bank balance, macie tutaj szereg dofinansowań, które możecie wziąć, żeby spełnić te cele. Oczywiście są też jakieś bonusy na zakończenie, tutaj 10 tysiaczków na zaliczkę, 10 później. Weźmiemy oczywiście tutaj opcję pierwszą, która tutaj no, mniej więcej pokaże wam już, jak to się wygląda i z czym to się je. Jak widzicie, poszerzyła nam się lista zadań. Za 21 godzin przyjedzie pierwszy transport więźniów. No, panowie już tutaj stawiają budynek. To, co wzięliśmy do finansowania, wyskoczyły nam no, cele nowe. Tak jak budowanie tej celi, prysznicu, podwórka, kuchni, kantyny, stołówki. No i oczywiście, żeby zatrudnić jeszcze dodatkową ekipę. Panowie się tutaj grzebią. Dorzucimy im do pieca. Tak nagrywam trochę na szybko. No, musiałem zrobić moje nitko burgery. Dziewczyn nie ma akurat, więc korzystam z tej chwili ciszy i nieuwagi. No, ku waszej przyjemności, tudzież nie. To już zdecydujcie sami. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do wpisywania komentarzy, zapraszam na Geeksa. Możecie tam pytać o wszystko, co jest związane. Na razie jest to, tak jak mówiłem, alfa wersja 8. Zgodnie z cyklem, który się tam liczy około 3 tygodni, powinna być tak naprawdę niedługo alfa 9, która ma już, z tego co czytałem, wprowadzić szereg zmian. Tu wam pokażę też menusy. Tu możecie szereg podłóg, jakieś korytarze, korytarze posadzkę na zewnątrz, żeby się poruszali szybciej. No, tu pomieszczenia, jakie są dostępne. Każde z pomieszczeń musi spełnić pewne wymagania. Przypomina to każde, tak naprawdę każdą budowlankę, jaką mogliście pograć. Theme Hospital na przykład. No te cele trochę mi przypominają tak naprawdę Rollercoaster Tycoona, bodajże te wcześniejsze wersje. Zapomniałem o drzwiach. Dobrze. Lista obiektów, które możecie wstawić. No drzwi. Najważniejsze. Zawsze o tym zapominam. Pamiętajcie o drzwiach. O, właśnie się dowiedziałem, że można to przesunąć. Tutaj na tym pasku widzicie, co jest, no tutaj skrót do tego, co jest na dole. No tu generalnie jest to, co więźniowie będą robić, tam jeść, spać i tak dalej. No i tak pierwszy budynek za nami. Panowie jeszcze wstawiają żarówki. Niespodzianka, prądu nie ma. Trzeba dobudować zatem jeszcze jeden budynek na generator prądu. No tu widzicie dostawa, świeże żaróweczki, komu komu. Dobrze, zbudujmy tutaj taki większy, bo tutaj wchodzi i generator, i pompa.
warto sprawdzać sobie ten metraż, który stawiacie. Tutaj jest taki mały niuans, nie zawsze te budynki mi wskakują. Czasami muszę tę ścianę zburzyć, no w przywilej wersji alfa, nie wszystko jest skończone. Wiadomo. Dobra, panowie tutaj jeszcze unoszą te żarówki. Noszą, noszą. Aha. No, wybaczcie, dzięki moim zajebistym umiejętnościom tutaj sklejania tych filmików nie zorientowaliście się nawet, że była tutaj przerwa, mimo tego, że było też przejście. No, dziewczyny wróciły do domu, wiadomo, musiałem tutaj wywalczyć jeszcze chwilę czasu, w związku z tym nie przedłużając, jedziemy tutaj z koksem, panowie tutaj stawiają budynek. No, mamy gołe pomieszczenie, trzeba je zapełnić, no, na przykład tą celą, no bo gdzieś ci więźniowie jednak muszą siedzieć. No, tak mówimy, jest całkowita dowolność, możecie sobie na tym terenie zbudować pojedyncze cele, możecie jakieś większe, wszystko może być w osobnych budynkach, wszystko może być w jednym, no tak naprawdę to wszystko zależy od was. No ja gdzieś tam jakiś schemat sobie opracowałem, no buduję tak jeszcze trochę po omacku, bo jednak no, tutaj jest możliwości masa. Gdzieś tam zapożyczyłem się z filmików trochę, tych co tam no, oglądałem się. Warto czerpać inspiracje z innych prac, zwłaszcza jeśli są dobre. Dobra, budujemy tą celę, materiały, jest tutaj ściana, no tu mamy jedne drzwi, to tą celę może zbudujemy tutaj. To może za duża trochę. Okej. Okay. Tu będzie nasza cela. Tu będą drzwi do celi. Tak od razu, żeby tutaj nie szukali. Okej, okay. Utilities, no to jest tutaj opcja, gdzie możemy zbudować generator, no i pompę tutaj wodną, przydatna do kibelków, przydatna w kuchni, no wiadomo, pompa musi być. Dobrze, warto budować to trochę dalej od ściany, tutaj jeszcze dochodzą też akumulatory. W sumie nie wiem, bo tak naprawdę te akumulatory chyba mogłyby być tak, a kable i tak ciągną pod ziemią. To jest chyba bez znaczenia. No, ja już się przyzwyczaiłem, że buduję to mniej więcej w ten sposób. Nawet dobrze wymierzyłem. Dobrze, te kable od razu ciągniemy. Trochę jest jak w starszych SimCity. Nie musimy do każdej żarówki podciągać tych kabli. Ważne, żeby było w tym samym pomieszczeniu. No, z tych kabli rośnie taka siatka potem elektryczna. Pokażę wam ją. No, przy takich pomieszczeniach już warto właśnie dołożyć sobie ten generator. Dokładamy. Dobra. Cela się buduje. Wstawimy od razu tutaj ławki, bo to taka cela, no tak jak mówię, zbiorcza, więc złych panów zapraszam na ławki. Dobra, jedna ławka, druga, trzecia, czwarta. Starczy. Na każdą chyba wchodzi czterech gości. Kibelek. No warunki trochę kiepskie. No ale jak... przepraszam, zawiesiłem się. No jak tutaj były z złymi drabami, to drzwi mi źle wstawili. Trzeba je zdemolować. Aha, no ja zostawiłem je. No dobra, panowie się tu widzę zacięli. No więc drzwi jednak były źle wstawione. No tu zablokowałem chyba je też ławką. No już tutaj pan poradzi. Okej. Tu widzicie, te kable kładą pod to. Kable generalnie kładą i rury tak samo pod ścianami. Nie ma to znaczenia, jakie tam przeciągniemy. Warto te rury budować od razu większe, bo te przytykają się potem, jak już robimy coraz dłuższe trasy z tych rurociągów. Na razie tyle. Sugeruję tutaj ich opis, że może też mogą służyć właściwie jako miejsce, przez które uciekną. No wiadomo, ogląda się ktoś filmów, będzie chciał uciekać. Mamy nasz generator. Panowie tutaj się dłubią z ławkami, rury noszą, praca w re. Dobra. Tutaj macie zużycie prądu. Im więcej tych generatorów, tym ten pasek jest pojemniejszy, że tak powiem. Czasami zdarza się tak, to jest taka rada, gdybyście się zdecydowali na tą grę w alfę. No, pełno błędów, jasne. Ma prawo. Nie przeszkadza to. No błędy zazwyczaj jest taki, że na przykład zbudujecie jakąś trasę, na przykład są do położenia jeszcze te druty i za cholerę nikt nie chce tego podjąć. Najlepszym lekarstwem jest tak naprawdę skasowanie tego elementu i wstawienie go na nowo, a zaraz panowie przybiegają i go montują. No, takie obejście jednego problemu.
Dobrze, mamy tą celę. Cela jest prawie gotowa. Pamiętajcie, jak budujecie te pomieszczenia, żeby oprócz drzwi, żeby wstawiać tutaj też, zaznaczyć, że to jest akurat taka cela. Widzicie, szybko poszło. Cela już jest tutaj opisana. Jeżeli czegoś brakuje, pojawia się taki duży wykrzyknik, no wtedy wiadomo, że trzeba coś dostawić. Chyba trochę przesadziłem z jej wielkością. Ładnie, światełko poszło. Widzicie, kabelki zadziałały. Tutaj brakuje jeszcze trzech. No to jest chyba ten syndrom, o którym mówiłem. A w związku z tym szybko je tutaj skasujemy. I patrzcie, jak szybko zaskoczą i przybiegną. Już jeden leci. Drugi leci. I trzeci. No. Dobra, mamy cele. Czas na prysznic. Dobra. Nie mam trochę pomysłu na ten rozkład tych budynków. Pomieszczeń, no tak zbudujemy, tak pi razy drzwi, no ważne, żebyście widzieli, o co chodzi. Nie, to tutaj już nie potrzeba fundamentów, o, pięknie, widzicie, światło jest, tip-top. Możecie też posadzkę sobie położyć fajną, jakąś mozaikę sobie strzelić, podłogę ceramiczną, zaraz to położymy pod ten prysznic, no na razie zbudujmy pomieszczenie pod prysznic. Tutaj będzie jeszcze, od razu pozbuduję to z myślą o kuchni, czyli tu postawimy kuchnię. Tu postawimy prysznic. Dobra zabawa dla maniaków Simsów, kobiet. Mogą sobie pobawić się w planowanie więzienia. To prawie jak własnego domu. Okej, okay, no powiedzmy, że ten prysznic będzie taki. Tutaj ktoś mnie męczy mailem bądź SMS-em. Wybaczcie ten dźwięk. Zawsze zapominam sobie to ściszyć. No trudno. Okej, okay, pomieszczenie mamy. No bez większego pomyślunku, wybaczcie, nie o to chodzi w tym pokazaniu wam tego. No tak, możemy też drzwi różnych rodzajów, tutaj są izolatki, wiadomo, Hannibal Lecter, żeby tam wątróbki nie zjadł. Są też drzwi dla służby, dla ekipy więziennej. Takie drzwi, podobnie jak i te więzienne, otwiera tylko i wyłącznie strażnik. Co jest dobre, żeby tutaj więźniowie za bardzo nie hasali. No tutaj akurat to są prysznice, no, oni właściwie wszędzie łażą za nimi, więc nie wiem, po co te rodzaje drzwi. Chyba to jest nie do końca dopracowane. Okej, okay, no więc jak to prysznice, warto wstawić prysznic. Raz, trzy, dobra. Okej, okay. Do tego kratki, które no chyba nie działają, bo mają teoretycznie zapobiegać zalaniom. Zawsze mi zalewa. Okej. Okay. Drzwi wstawione. No teraz trzeba poczekać, aż łaskawie to zamontują. Pamiętajcie, drzwi i zaznaczyć, że to prysznic z bydełkiem. Tram. Ślicznie. Panowie już niosą prysznice, niosą kratki, tu są tacki na jedzenie. Wiadomo, kuchnia się zbliża, bez sensu, nie wiedzą jeszcze, że kuchnia. No widzicie, tutaj pokazuje, że więźniowie powinni jeść, więźniów nie ma, więc nikt nie je. Kuchnia chyba trochę za mała mi wyszła. A może od razu ją trochę poszerzę. Albo tutaj zostawię ten korytarz, kiedyś to rozbuduję, o ile będziemy jeszcze się bawić tym więzieniem. Generalnie w kuchni potrzebna jest kuchenka, lodówka, no i z lewo zmywak, żeby było gdzie gary myć. Okej, okay, pod z lewo zmywak trzeba też dociągnąć wodę. Voilà. Jest woda, podobnie pod każdy prysznic woda musi polecieć. Nie jest tak jak z prądem, widzicie, tutaj wszystko jest zasilane ładnie, ta siatka elektryczna, o której mówiłem. Tak jest. Tip top. Dobra, możemy od razu zaznaczyć, że to jest kuchnia. To jest kuchnia. Tutaj wykrzyknik, macie te wymagania pokazane. No, jak jest kuchnia, musi być też miejsce, gdzie można to jedzenie zjeść. Generalnie więźniowie niosą sobie to jedzenie na ławki, więc na dobrą sprawę pójdą jeść do celi. No, ale żeby nie było im smutno, zbudujemy im pomieszczenie, gdzie będą się mogli socjalizować, tudzież zabijać nawzajem. Też się zdarza. Ale to na kiedy indziej. Zapomniałem, co chciałem. Chciałem stawić drzwi. Nie zapominajcie o drzwiach. Naprawdę nie zapominajcie o drzwiach. Też nie budujemy jakichś tutaj wymyślnych drzwi. Standardowe. Z dwóch stron. A co tam? Dobrze. Teraz tak. Tutaj potrzeba stół, na którym będzie to jedzenie podawane. Można sobie te wszystkie obiekty obracać. Nie jestem jeszcze na tyle obeznany, więc co chwilę mi się wydaje, że źle stoją. Wziąłem tutaj dwa takie stoły. No, te ławki też tutaj wstawimy.
Okej. No i oczywiście zaznaczamy, że jest to stołówka. Voilà. Dobrze. No czekamy, aż przyniosą te rzeczy. Trochę przyspieszę, będę to budował już na przyspieszonych obrotach, żeby wam pokazać też ten transport więźniów. Okej. Zatrudnimy dwóch kucharzy. I zatrudnimy dwóch strażników. To już można robić, bo to i tak oni się przydadzą. Widzę, że tutaj niektóre przedmioty jednak trzeba podłączyć do sieci elektrycznej. Widzicie tutaj wtyczkę. Zaraz to będzie podłączone po sprawie. No tak, żeby nie było. Cele nie tylko są takiego rodzaju. Są też zalatki, są też cele pojedyncze. No na razie tutaj budujemy to na szybko. Tak, żeby wam pokazać ten pierwszy quest, że tak powiem. No, jak widzieliście, tych celów jest trochę. Na chwilę obecną one niestety kończą się, natomiast no, pamiętajcie, że jest to alfa. I tak przepływ gotówki jakiś jest, jest fundusz federalny. O tych funduszach pogadamy następnym razem. Teraz stawiamy to więzienie. Brakuje nam jeszcze do pełni szczęścia podwórka, na którym więźniowie będą mogli ładować koks. Zbudujemy tutaj też drugie drzwi wyjściowe w takim razie. Taki pomysł mam akurat na to. No i do podwórka, no to zbudujemy ogrodzenie. Nie będziemy tutaj zagradzać sobie drogi całkiem, więc zrobimy mały odstęp. Tutaj są te drzwi. Okej. To będzie nasze podwórko. Tutaj drzwi, no, takie z celi. Trochę większe. Okej, więźniowie za 5 godzin, to wyrobimy z tym wszystkim. Okej, panowie się sprężają, ja też się sprężam. Zaznaczmy, że jest to podwórko. Podwórko musi być wymiarów 5x5, o czym zapomniałem, ale no, zbudowałem no, dość duże, więc wymiary te spełnia. No, generalnie nic tam nie trzeba wstawiać. Proszę bardzo, musi być ogrodzenie, muszą być drzwi. I to są warunki do posiadania podwórka. Jak widzicie, podwórko jak się patrzy. A jak się nie patrzy, to również podwórko. Możemy tutaj wstawić na przykład telefony, trochę taki filmowy klimat, Prison Break i te sprawy. Można tutaj, widzicie, do tych pokoi socjalnych wstawiać bilard, telewizory, co kto tam sobie chce. No też tutaj, żeby sobie koksu naładowali. Wiadomo, dużo czasu mają, to niech ćwiczą. Ławeczkę też wstawimy. A co tam? Tutaj mnie zastanawia, co tu się stało, ale to chyba są drzwi po prostu otwarte. Panowie niosą budki telefoniczne. No i za 2 godziny oczekujemy więźniów. Widzicie, wszystkie cele spełniłem. Wyrobiliśmy się bardzo ładnie. Nastał dzień. Wszystko sprawnie. 8 więźniów, no, będzie miało dużo tutaj miejsca na razie. Wszystko możecie przebudować, możemy tutaj fikuśne... Aha, no właśnie, zapomniałem, nikt nic nie mówi. Fikuśne płytki położymy na korytarzu też. A, co tam, niech stracę. No właśnie, fikuśne płytki. Fikuśne płytki będą na korytarzach. Voilà. Panowie już położyli, więc tempo niezłe. Mógłbym ich wynająć do domu. No, na razie w domu remontu nie planuję. Chociaż drzwi mam porysowane i na ścianach ślady kredek świecowych. Ale to pominę. Fikuśne płyty. Cela. Okej. Panowie kładą te płytki. Sprawnie im to idzie. No, mówię, dobra ekipa. Łubu-dubu. Łubu-dubu. Okej. Czekamy na tych więźniów. Muszę powiedzieć, że sprawnie to poszło. No ostatnio miałem jakieś problemy z budowaniem tych pomieszczeń, teraz też tak nie szaleję znowu, ale miałem problemy typu, że no, to pomieszczenie z zasilaczem, z generatorem nie chciało się wybudować, musiałem burzyć ściany, stawiać na nowo, bez sensu. Teraz jakoś tego nie było. No i przyjechali pierwsi więźniowie. Myślę, że na tym zakończę wam ten pokaz. Więźniowie przyjechali cali i zdrowi. Ten filmik i tak już się zrobił dość długi. Ja muszę też kończyć. Jeżeli będziecie chcieli, nagram wam więcej. Będzie to nasze więzienie testowe. Specjalnie na potrzeby filmików. Więzień ucieka. Idzie na prysznic. No nie idzie na prysznic jednak.
Jednak człowiek jest głodny. A panowie tutaj już serwują jedzenie, więc nie wiem, czemu jest głodny. Generalnie chciałem wam pokazać jeszcze, że więźniowie są opisani. Wyroki możemy sobie posprawdzać, możemy też przeszukać więźnia. Czasami tutaj kradną na przykład nożyce ogrodowe. No generalnie są rozruby. No ten tutaj już widzicie, szczeka, że jest głodny. Szczeka, bo jak słyszycie, naprawdę szczeka. Myślę, że na tym zakończymy pierwsze zetknięcie z Prison Architektem. Do zobaczenia następnym razem. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Postaram się to wszystko ogarnąć na tyle, ile będę w stanie. No tutaj więźniowie, oho. Nie pomyślałem o jednej rzeczy. Ten nam uciekł. Nie zbudowałem ogrodzenia. Zatem od tego zacznijmy odcinek drugi. To by było na tyle. Żegnam was, Nitek. Dzięki, że oglądaliście to. Na razie.